Z tej strony Agnieszka Pasieka-Adamek z Przedsiębiorczego Architekta. Zapraszam Was na podcast, w którym dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu projektowania wnętrz i prowadzenia studia projektowego. Alicja napisała: dzień dobry Agnieszko, ja mam straszny problem z określeniem klienta. Chodzi tutaj oczywiście o personę klienta. Jak znacie moje materiały, jak czytaliście moje workbooki, albo byliście na jakimś live, albo szkoleniu, to wiecie, jak dużo uwagi poświęcam na samym początku na to, aby skupić się na tym, jak my chcemy pracować, w jakie dni tygodnia, ile razy w tygodniu, w jakich godzinach, jakie my mamy możliwości, czy mamy dzieci, czy mamy jakieś inne zobowiązania, czy mamy jakąś pracę na etacie, możemy robić pewne rzeczy tylko po godzinach, czy chcemy pracować z rana, wieczorem, w weekendy, 3 dni w tygodniu i tak dalej. To zawsze jest u mnie pierwszy krok, a drugi krok, żeby określić dokładnie, precyzyjnie klienta docelowego. I tutaj właśnie pojawiło się takie pytanie. Nie jestem pewna, czy taki opis jest wystarczający, aby ułożyć resztę strategii. I tutaj Alicja pisze: idealny klient lubiący styl modern classic, ceni sobie klasykę, elegancję i ponadczasowe i dobre jakościowo materiały, które posłużą na lata. Jest to para lub rodzina z dziećmi, która zdążyła się już dorobić, w cudzysłowie, więc oczekuje teraz czegoś więcej niż małe mieszkanie, raczej większe mieszkania lub domy poza miastem. Czy powinnam określić idealnego klienta jeszcze bardziej szczegółowo, czy Twoim zdaniem to już jest wystarczające? No i teraz tak, moim zdaniem to jest bardzo takie ogólnikowe, ale i tak super, że masz określony styl, w którym chcesz pracować, z jakimi ludźmi chcesz pracować, że raczej to będą duże mieszkania i duże domy. Tutaj dobrze by było też doprecyzować, jak duże mieszkania i jak duże domy. Jednym z kroków w budowaniu strategii jest określenie, ile projektów my możemy zrobić, ile godzin właśnie możemy pracować i przez te godziny, które mamy do dyspozycji, ile projektów musimy przerobić, jak dużych, w jakiej cenie, żeby osiągnąć nasz cel finansowy. No bo jeżeli nie będziemy osiągali naszego celu finansowego i będziemy pracowali od rana do nocy przez 7 dni w tygodniu, no to się dla nas prędzej czy później źle to skończy. Tak po prostu nie będziemy w stanie tak długo pracować. Ucierpi zdrowie, ucierpią relacje, więc musimy to określić. I teraz duży dom, duże mieszkanie, jakie to jest dla Ciebie? Czy Ty chcesz robić od ilu metrów do ilu metrów na przykład chcesz projektować te wnętrza? W jakich miejscowościach ci ludzie żyją? Czy Ty chcesz obsługiwać klienta tylko i wyłącznie lokalnie? Czy chcesz na przykład w całej Polsce, a być może za granicą? Troszeczkę inna oferta i inne potrzeby i inne wyzwania będą przed osobami w dużych miastach, trochę inne w małych miastach, czy gdzieś tam na prowincji, czy na wsi. I pewnie za granicą też to będzie wyglądało inaczej w zależności od kraju, tak? Czyli na przykład może być problem z dostępnością produktów. W Anglii na przykład tych produktów jest ograniczona liczba w porównaniu na przykład do tego, co oferuje polski rynek, przynajmniej z tego, co ja wiem, jak projektowałam tam różne wnętrza. Więc słuchajcie, tego naprawdę jest bardzo, bardzo dużo i myślę, że tutaj warto by było jeszcze więcej elementów dopisać i jeszcze więcej doprecyzować. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli my analizujemy klienta idealnego, to pod to potem stworzymy całą ofertę i całą komunikację, zarówno w social mediach, ja o tym mówię bardzo dużo na szkoleniu w Akademii Przedsiębiorczego Architekta, tam są takie 3 szkolenia. Pierwsze to jest szkolenie o darmowej promocji, drugie o promocji na Instagramie i trzecie o Facebooku. I tam pokazuję, jak to jest ważne, żeby najpierw odrobić sobie tą lekcję tego klienta idealnego, czyli jak wygląda mój dzień z tym klientem idealnym, jaki ten klient idealny jest, jakie robię projekty, w jakiej stylistyce i tak dalej, bo potem całą komunikację, którą robię na przykład w sekcji blogowej, opieram właśnie tylko i wyłącznie na tych problemach tego klienta, czyli mogę pisać tylko i wyłącznie artykuły i takie materiały dostarczać, które odpowiadają na wyzwania i problemy konkretnego klienta, czyli wtedy ja nie muszę opisywać wszystkich rodzajów stylistyki, w jakiej ja na przykład tworzę, albo jakie są dostępne na rynku, jeżeli ja na przykład w danym stylu nie pracuję. I to jest bardzo, bardzo ważne, tak? Dlatego tutaj Alicjo, polecam Ci jeszcze się zastanowić głębiej. Możesz też przeanalizować obecnych klientów. Dużo osób ma też problem właśnie z tworzeniem takiej persony klienta idealnego. Możecie odwołać się do tego, co do tej pory mieliście, czyli przerobiliście ileś projektów, pracowaliście z kilkunastoma osobami. Zastanówcie, z którymi się dobrze pracowało, z którymi nie. Jakie to były projekty? Duże, małe, mieszkania, domy, duże miasto, małe miasto. Jakie cechy charakterystyczne były tych
tych osób? Czy tam jest już w tej grupie jakaś grupa odbiorców docelowa, czy absolutnie obsługiwaliście zupełnie innego klienta niż byście chcieli? Kiedy mieliście te relacje takie bardzo fajne, przyjemne, partnerskie, a kiedy byliście zestresowani, na przykład nie spaliście po nocach, albo na przykład te umowy się rozwiązały, albo klient Wam nie zapłacił? Można wyciągnąć wnioski też z przyszłości i spisać rzeczy, których nie chcemy, bądź które chcemy. Jeżeli dopiero zaczynamy, nie mamy negatywnych żadnych doświadczeń, czego oczywiście nie życzę nikomu, to warto się zastanowić, jak by wyglądał taki idealny mój dzień pracy i jak wygląda idealne spotkanie z klientem, jaki to jest klient, jak on się zachowuje, jak wygląda nasza komunikacja, rozmowa. Naprawdę możemy wykorzystać swoją wyobraźnię i to opisać. Dosłownie wziąć kartkę papieru i opisać, jak ja bym chciała, żeby to wszystko wyglądało. Po co? Po to, żebyśmy mieli po prostu przyjemność. Dużo osób twierdzi, że najlepiej pracuje się z osobami z polecenia. Ja nie do końca tak uważam, dlatego że jeżeli na przykład projektujemy komuś wnętrze w stylu minimalistycznym i lubimy i preferujemy taką stylistykę i chcemy po prostu robić takie wnętrza, nie interesuje nas jakiś styl związany na przykład z elementami, które wyszukujemy z secesji, gdzie ktoś zbiera jakieś antyki, albo nie lubimy jakiegoś stylu rustykalnego, to po prostu projektowanie na siłę mija się z celem. I teraz jeżeli ktoś nam poleci nas jako projektantów i ta osoba, która przyjdzie, będzie chciała projekt w zupełnie innej stylistyce, w zupełnie innym na przykład budżecie niż my pracujemy, no to będziemy mieli problem, bo za każdym razem, jeżeli przychodzi ktoś jak gdyby całkowicie z zewnątrz, zupełnie innymi wymaganiami i w czymś, czym się nie czujemy dobrze i nie chcemy tego projektować, bo nie mamy tego w ogóle określonego w strategii, to najczęściej tracimy czas i się możemy męczyć. Więc nie zawsze współprace z polecenia będą dobrymi współpracami. Ja wyznaję taką zasadę, że jednak te relacje muszą być z tym klientem dobre i partnerskie. I my mamy się traktować jak gdyby z szacunkiem i tak dalej, ma być miło i przyjemnie, a może się zdarzyć tak, że osoba, z którą pracowaliśmy nad tym wnętrzem minimalistycznym, jest naprawdę świetna i super się pracowało nad projektem, a osoba, którą ta osoba poleciła, już jest jakiś problem na samym początku komunikacji, tak? Już z ofertą, ona nie chce mieć takich etapów, ona nie chce pracować w naszym systemie, ona chce, żeby to wszystko wyglądało zgoła inaczej. I jeżeli Wy nie macie ochoty na to, żeby za każdym razem zmieniać oferty, rodzaje pakietów, sposób komunikacji, na przykład Wy pracujecie w trybie na przykład online z jakimiś komunikatorami, a ktoś do Was na przykład śle wiadomości na Instagramie, Facebooku, na WhatsAppie i macie wielki chaos i nie chcecie po prostu tak działać, a ta osoba tylko i wyłącznie tak pracuje, no to będziecie mieli problem, bo będziecie musieli za każdym razem dopasowywać się wszystkimi narzędziami i sposobem działania do tej osoby, co wydłuży cały proces projektowy i może z tego po prostu nic nie wyjść. I tak samo jak klienci, nie każdy klient będzie z Wami pracował, tak samo Wy nie musicie z każdym klientem pracować. Po prostu trzeba sobie właśnie określić, zbudować tą strategię, określić sobie, z kim ja pracuję, kiedy ja mogę pracować, na jakich warunkach, jakie mam etapy projektowe. Dlaczego mam takie etapy projektowe i to pokazać klientowi. I część klientów powie super, wow, podoba mi się, a część powie, że nie, absolutnie nie. I część powie też nie właśnie z polecenia, tak? Bo może się okazać, że w ogóle nie nadajemy na tych samych falach, mamy zupełnie inne oczekiwania, które ja na przykład nie jestem w stanie spełnić. Czyli na przykład kiedyś ktoś się do nas zgłosił, że on może się spotykać od 20 w górę, a ja nie chcę się spotykać od godziny 20 w górę, tak? Bo ja mam rodzinę i mam inne jakieś rzeczy i nie chcę siedzieć po nocach po 3 godziny, tyle trwa u mnie spotkanie i robić to w weekendy i po nocach, bo ktoś może tylko i wyłącznie w tym modelu pracować, ale być może znajdzie się osoba, która lubi tak pracować i chce i wtedy ta osoba będzie mogła się z klientem komunikować właśnie wieczorami. Dlatego tutaj jest duży znak zapytania i wykrzyknik. Nie zawsze współprace z polecenia będą dobre, szczególnie w naszej branży, jeśli chodzi o projektowanie wnętrz. Chyba, że przychodzą klienci, którzy chcą taką samą stylistykę i znają model pracy. My nie wiemy, co nasz klient, dla którego tworzyliśmy projekt, przekazał dalej tej osobie. Jeżeli po prostu powiedział, że super, wszystko mi się podoba, tam nie wiem, zmieściłem się w budżecie i dla tej drugiej osoby też będzie to ważne, na przykład budżet i taka stylistyka, to super. Ale jeżeli ta osoba chce zgoła czegoś innego, no to może się to po prostu potem nie udać, więc warto po prostu rozmawiać i warto budować sobie takie ścieżki, lejki,
przez które klient przychodzi i poznaje nas, tak? I wtedy, jeżeli on nas zna, łatwiej mu dokonać wyboru. On wie, jak my działamy, dużo o nas wie, a nie jest po prostu przypadkowy, bo ktoś polecił i po prostu potem ma całą listę na przykład życzeń, że my mamy jeździć z nim do sklepu codziennie, świątek, piątek czy niedziela i tak długo, aż wszystko powybieramy, czyli przez 3 miesiące za połowę oczywiście ceny, którą podaliśmy, będziemy jeździć i wybierać. No, na to się nie musicie zgadzać, oczywiście wybór należy do Was, więc tak to wygląda. Teraz co dalej? Jeżeli my mamy określone miejsce, gdzie ta osoba żyje, ten klient docelowy, wiemy, że na przykład to jest właśnie tak, jak tutaj koleżanka napisała, że to są rodziny najczęściej z dzieckiem, być może to są osoby, które urządzają mieszkanie i dom już drugi raz, tak? Mają zupełnie inne doświadczenie, pierwszy raz robili to samodzielnie, coś tam nie poszło tak jak trzeba i przychodzą do nas, żebyśmy to zrobili szybciej, sprawniej, lepiej. Być może mają bardzo mało czasu, to też trzeba sprawdzić. Ważne też jest, jakie mają pasje, zainteresowania, gdzie chodzą, gdzie się spotykają, bo być może też tam będzie miejsce odpowiednie, żeby tych klientów pozyskać. Wtedy całą komunikację, ofertę, wszystko możemy przygotować pod tą konkretną grupę docelową. Wtedy się nie rozdrabniamy, tylko szukamy swojej po prostu niszy, w której będzie nam łatwiej operować, tak? O wiele łatwiej napisać 10 artykułów na temat danej stylistyki i tego, jak działamy dla konkretnej grupy, niż opisywać wszystko ogólnikowo, bo potem właśnie brakuje tych szczegółów, tych niuansów i za każdym razem musimy pewne rzeczy dopasowywać. Więc ja Was zachęcam do tego, żebyście zrobili sobie taki audyt, czyli przechodzimy po kolei przez różne punkty i zastanawiamy się, co po kolei możemy zrobić i zmienić w swoich działaniach. I na Instagramie, i na Facebooku być może powinniśmy coś założyć, tak? Może TikToka, może YouTube'a, może Facebooka, może Instagrama. Czy mamy w ogóle stronę internetową? Co na tej stronie jest? Czy mamy sekcję blogową? Czy mamy przygotowane właśnie te wszystkie informacje, o których mówiłam, w ofercie? Jeżeli nie, może warto zrobić szablon oferty. Ja taki szablon oferty robię w programie Canva. I też jest całe szkolenie na mojej platformie agnieszkapasiekadamek.com, gdzie jak zrobić właśnie taką ofertę dla klienta, jak zrobić sobie taki szablon w Canvie. Jest też gotowy szablon w Canvie, który oczywiście musicie wypełnić treściami. Żeby zrobić wypełnienie treściami, to też musicie zrobić znowu ten pierwszy krok, czyli strategia marki i rozwój. Musicie się zastanowić właśnie nad tym, co będziecie robili i dla kogo, w jakich godzinach, w jakich dniach tygodnia, więc zawsze na samym początku jest i tak analiza tego, co chcielibyśmy robić i z kim byśmy chcieli robić. Możemy naprawdę wyobrazić sobie takiego klienta idealnego i idealną sytuację też w swojej pracy, tak? Czyli jeżeli chcemy założyć swoją działalność, to zniechęcam Was do tego, żebyście kopiowali to, co robią inni, tylko zastanowili się, jak Wy chcecie stworzyć swój własny indywidualny model, bo każdy z nas jest oczywiście indywidualną jednostką, żeby to zrobić po swojemu i na swoich zasadach. I część klientów przyjdzie i powie, wow, to jest super, mi się podoba to, ten sposób komunikacji, a część powie, nie, to nie jest dla mnie, mi to nie odpowiada, ja potrzebuję czegoś innego. I to też jest w porządku. Każdy z nas jest w stanie zrobić tylko ileś projektów w tygodniu, ileś w miesiącu, ileś w kwartał i w rok i więcej po prostu nie zrobimy. Okej, można zbudować zespół tak jak ja i te osoby pomagają, wspierają i tak dalej, ale zawsze mamy jakiś szklany sufit. Nie obsłużymy wszystkich klientów, więc tych ludzi, którzy potrzebują usługi architekta wnętrz, jest bardzo, bardzo dużo i tutaj warto wybrać swoją niszę i zrobić to na swoich zasadach, tak żeby przyjemnie się pracowało, bo na dłuższą metę robienie czegoś wbrew sobie po prostu będzie ciężkie, będzie męczące i będzie powodowało, że się będziecie zniechęcali i być może dojść też do jakiegoś takiego wypalenia zawodowego. Żeby tego uniknąć, to po prostu trzeba się skupić na tym, żeby było miło i przyjemnie nam i osobom, które przychodzą, dla których tworzymy projekty wnętrz, więc to jest bardzo ważne. To tyle na dziś. Jeśli masz pomysł na kolejny odcinek, daj znać. Zapraszam Cię też na moje media społecznościowe, blog i platformę kursową. Znajdziesz mnie zawsze pod hasłem Przedsiębiorczy Architekt.